Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu i witam Was już z nową fryzurą. Jak widzicie, mam grzywkę. Mówiłam, że być może sobie zrobię taką jeszcze krótszą. No i zrobiłam i powiem Wam, że póki co to jest pierwszy taki pełny dzień, który zaczynam z grzywką. I na razie dziwnie się czuję. Podoba mi się, ale mega jakoś tak dziwnie, dlatego że twarz wygląda o 180 stopni jakby inaczej niż bez grzywki lub jak mamy taką, wiecie, długą grzywkę, jaką ja miałam, już taka była naprawdę długa na boki, więc jak jest taka prosta, właściwie ona nie jest też centralnie prosta, tylko jest taka wydłużona tutaj na obie strony. Tutaj są dłuższe takie pasma i tutaj też, no i jest tak delikatnie postrzępiona, więc ona nie jest taka prościutka. Natomiast jest, wiecie, taka zakrywająca czoło, a wcześniej miałam taką na boki, więc czuję się zupełnie, zupełnie inaczej. No i nie ukrywam, że trochę dziwnie się czuję, ale zobaczymy, jak zrobię sobie makijaż. Na pewno, wiecie, jakoś tak dopełni to wszystko. Pokręciłam sobie włosy, bo nie chciałam się całych myć, tylko oczywiście umyłam całą grzywkę dzisiaj. Podoba mi się ta fryzura z takimi właśnie lekkimi lokami, z falami, ale zobaczymy, jak będzie z makijażem. Myślę, że wtedy lepiej się trochę poczuję jakby w tej nowej odsłonie, bo na razie wyglądam no, jak nie ja. Naprawdę wydaje mi się, że wyglądam jak zupełnie inna osoba. Dawno nie miałam takiej grzywki. Miałam kiedyś, jeszcze jak mieszkaliśmy w Anglii, wtedy miałam takie krótkie włosy gdzieś, no nie wiem, tak do ramion i zrobiłam sobie taką całkiem prostą grzywkę. No i później ją sobie zapuszczałam i ona szła tak delikatnie na boki, a takiej no nie miałam chyba nigdy takiej właśnie wydłużonej, natomiast w ogóle grzywkę miałam, no tak jak mówię, bardzo, bardzo dawno, no i miałam zupełnie inną też fryzurę, więc teraz przy długich włosach ona też inaczej się prezentuje. Podoba mi się, ale chyba po prostu kwestia przyzwyczajenia, muszę się przyzwyczaić do niej. Także no, odważyłam się, nie to, że żałuję, absolutnie nie, tylko muszę po prostu chyba się przyzwyczaić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z make-upem i zastanawiam się teraz, jest już godzina w ogóle 12, a ja się do tej pory zastanawiam, czy nagrywać film, czy nie, dlatego że no, mówiłam Wam wczoraj, że dla Was w poprzednim vlogu, że no mam okres i boli mnie dzisiaj mocno brzuch i tak się zastanawiam, czy odpuścić sobie, czy nie, ale chciałabym nagrać jakiś film inny niż vlog, chociaż no mówiłam Wam, że ostatnio mam taki flow do vlogów, a do filmów makijażowych troszeczkę mniej i mimo, że mam ochotę nagrać ten film, to dzisiaj tak no przez ten brzuch jestem taka trochę zdemotywowana do tego i nie wiem, czy nakręcić się, bo czasami mam tak, że jak się na początku trochę przymuszę, nakręcę się i wiecie, zmotywuję się i zacznę, to potem już dobrze mi się nagrywa, ale póki co no, no nie mogę tej motywacji znaleźć, bo boli mnie i jakoś tak wiecie, nie wiem, wezmę sobie może za chwilę jakąś tabletkę, chociaż jestem przeciwna tabletkom i póki nie umieram z bólu, a to jest taki ból, który no, jestem w stanie znieść, jak widzicie, normalnie do Was mówię, humor mam też dobry, więc to jest całkowicie do zniesienia ból. No natomiast jak mam wziąć się za pracę i być wiecie, taka skupiona i też film, żeby był no powiedzmy wesoły i żebym była energiczna w nim, no to wolałabym się trochę lepiej czuć, także za chwilę zobaczymy, bo mieliśmy jeszcze dzisiaj robić zdjęcia nowości na Blermie, ale jednak zrobimy je jutro, bo jeszcze być może uda nam się coś odebrać. Także wszystko się troszeczkę przesunęło, ale dzisiaj mamy jakiś dzień, środę, więc pewnie jutro wieczorem dopiero wstawimy nowości i uzupełnimy zapasy na magazynie lub dopiero w piątek, więc no dobra, także wszystko się trochę przesunęło, a bym chciała zrobić takie fajne zdjęcia, bo większość zdjęć my robiliśmy podczas kwarantanny tutaj w domu, teraz można już spokojnie wyjść, znaczy spokojnie, no jak nie trzeba, to nadal nie wychodzimy z domu, natomiast wymyśliłam sobie, że zrobimy te zdjęcia takie trochę na odludziu, polu gdzieś, tak wiecie, albo gdzieś pod laskiem, no tak jakbym chciała, wiecie, wśród natury zrobić te zdjęcia, tak sobie wymyśliłam, żeby były trochę inne niż poprzednie, bo wszystkie poprzednie były robione albo w domu, albo na balkonie co najwyżej. No i zobaczcie, nagrałam film, makijaż zrobiony i od razu człowiek inaczej wygląda i powiem Wam, że teraz bardzo mi się podoba ta grzywka, jeszcze do takiego mocniejszego makijażu, do smoky eye, wygląda po prostu genialnie, no pasuje idealnie, tak mi się wydaje. Dajcie znać, ale ja jestem zachwycona. No mega. W ogóle makijaż trochę inny niż zwykle. Nagrywałam film z makijażem marką Lovely i Vibo, czyli tylko te dwie marki używałam. No i wyszedł naprawdę fajny, ciekawy makijaż. Dawno nie było nic ciemnego, dawno nie było nic takiego intensywnego. No i jestem zadowolona, że jednak się zdecydowałam nagrywać ten odcinek, no bo naprawdę wyszło super. I teraz też
jeszcze bardziej polubiłam tą grzywkę. No teraz jestem bardzo już zadowolona. Czyli tego brakowało jakiegoś szalonego make-upu. No może nie jest taki szalony, ale taki trochę mocniejszy. Zobaczymy jeszcze, jak będzie mi pasowała w takim bardziej dziennym, bo mam wrażenie, że taka grzywka mega odejmuje lat. I wczoraj, jak wiecie, po raz pierwszy siebie w niej zobaczyłam, to mi się wydawało, że wyglądam... Tomek mnie przedrzeźnia, jakbym miała 12 lat, ale teraz do takiego makijażu wygląda naprawdę ekstra. Także dobra decyzja, ale mam wrażenie, że teraz na kwarantannie i w ogóle podczas takiego intensywnego siedzenia w domu każdemu się nudzi i każdy trochę eksperymentuje, każdy obcina albo siebie, albo swojego męża, chłopaka, mamę, tatę i tak dalej. I każdy coś kombinuje i czasami te eksperymenty są udane, a czasami nie, ale ten zaliczam do udanych, chociaż mam wrażenie, że wiele dziewczyn właśnie eksperymentuje z grzywką podczas siedzenia w domu, bo wy też mi pisałyście na Instagramie, jak pytałam, znaczy wstawiałam wam inspirację grzywki, że też za wami to chodzi, ale to właśnie z nudy i to się może źle skończyć. Także ja absolutnie nikogo nie namawiam, ale ja nie żałuję i mi się podoba. Także wiecie, żeby później nie było na mnie. Nie mówcie, jak obetniecie sobie same i wam się nie spodoba, że to moja wina. Ja nikogo nie namawiam. Zobaczcie, jak mamy fajnie. To jest tak ciężko usiąść i ciężko się podnieść. Ja jak siadam na ten fotel, to się po prostu zapadam. O, Kendusia też jest z nami. Tak, bo Tomek je, to przecież... Kendusia, to ty chcesz? Chcesz? Była na dwór, ale chyba po prostu dlatego, że jest ładna pogoda. No i na balkonie zadowoliło ją to, także balkon wystarczył. Się kręcimy. Żeby cię nie zamdliło od tego jedzenia. I kręcenie jednoczesnego. W oczy mi świeci. Tomek w ogóle jakoś nie wytrzymuje nigdy na słońcu. Mi też świeci trochę w oczy, ale nie aż tak. Tomek nie umie utrzymać oczu otwartych, zobaczcie co ona robi. O, teraz się uspokoiła, jak zaczęła nagrywać. Co ty chciałaś? No właśnie o tym mówię. Ale jest tak przyjemnie dzisiaj. No co, poszedł, tak? Spadniesz! Jakie to jest po prostu. No. Mało się nie zabiła, żeby pobiec za nim z tą załatką. Jakie to jest niewyżyte i nienażarte dziecko małe. Ale jest cudownie, naprawdę. Jak grzeje. Brakowało mi już znowu takiego dnia. Niedługo musimy co prawda jechać, bo mówiłam wam chyba, że będziemy załatwiać sprawę z Blermi. No i odebrać znowu parę rzeczy. Ale jeszcze mamy tak godzinkę gdzieś, więc chwilę sobie tutaj posiedzę. Może poczytam książkę, miałam przerabiać film, ale w sumie chyba na jutro nie będę dodawała. Dzisiaj poszedł film ten na temat ciąży pogadanka. No i powiem wam, że wywołał ten film trochę kontrowersji. Przychodzisz tutaj? Bo nie wiem, czy mam się rozwalić, czy nie. Co? Nie wiem, czy mam się rozłożyć na fotelu, czy nie. Jak przyjdzie, to mam sobie miejsce. Dobra, bo chciałam kilka słów wam powiedzieć. Tak zdałam się będzie o, ale wygodnie. No, więc wywołał trochę kontrowersji ten film. Natomiast byłam na to gotowa, że nie każdy zrozumie mój punkt widzenia, bo wiele osób, no niestety, uważa, że jak ktoś jest osobą publiczną, tak to określmy, albo jak ktoś nagrywa vlogi i pokazuje dużo swojej prywatności, to musi się liczyć z tym, że ludzie będą się wszystkim interesować, gdzie ja uważam, że to jest absolutny absurd. Słuchajcie, to, że ja wam pokazuję tyle swojego życia, ja też was uważam za, no powiedzmy, jak w jakimś tego słowa znaczeniu bliskie osoby i absolutnie nie odbierajcie tego źle, no to uważam, że nawet w rodzinie takie, wiecie, wypytywanie jest nie na miejscu, no bo różnie bywa, nie każdy zawsze o wszystkim mówi, nawet rodzinie, powiem wam, że teraz i mi świeci w oczy i ledwo już patrzę. No ale myślę, że powiedziałam wystarczająco w tamtym filmie i nie muszę tutaj dużo dodawać. Przyszłaś? Nie muszę tutaj dużo dodawać w tym temacie. Kto będzie chciał, to zrozumie, kto nie, no to trudno, ale taki jest mój pogląd i uważam, że no w tej kwestii mam rację, po prostu no jest to nie na miejscu, bo jakby ktoś chciał powiedzieć, no to by po prostu powiedział, a takie wypytywania w przeróżnych sytuacjach mogą być po prostu zwyczajnie krzywdzące, ale też mi przyszło do głowy, żeby powiedzieć wam o tym, że jeszcze jakiś czas temu
mówiłam wam też o tym, że miałam taki gorszy okres i trochę chodziłam na terapię, natomiast no teraz nie chodzę ze względu na to, na sytuację. Teraz nie chodziłam trochę ze względu na obecną sytuację, że po prostu no unikam kontaktu, jak nie jest on jakby niezbędny. Natomiast no chodziłam ze względu na to, że miałam trochę gorszy okres z różnych osobistych też względów, o których wam nie mówiłam. No i przez dłuższy czas też wtedy nie nagrywałam. Dobra, nieważne. I nagrywałam tylu vlogów i bałam się poruszać takie tematy. Kiedy się nie fajtam, bo cię te drzwi przytrzasną. I bałam się. No, czekajcie, przecież tam właśnie. Nie fajt tam. I bałam się poruszać różne takie, powiedzmy, poważniejsze tematy, dlatego że bałam się właśnie takiej krytyki. I dzisiaj, jak dodałam ten film. Kurde, będzie mi to hałasować. Dzisiaj jak dodałam ten film i dostałam od was takiego pozytywnego kopniaka, no bo to jest tak, powiedzmy, no 90% komentarzy jest taki ze zrozumieniem, albo opowiadacie swoje własne historie, gdzie bolało was, że po prostu ktoś was o to pytał, a byłyście w różnego rodzaju trudnych sytuacjach. No i powiem wam, że bardzo cenię to, że dzielicie się też tym ze mną. I że większość z was to rozumie. Natomiast było też trochę właśnie takiej krytyki, tak jak mówię, że ja powinnam się z tym liczyć, muszę się z tym liczyć, bo pokazuję przecież swoje życie prywatne. Co za bzdura. Czekajcie, no, wezmę to, otworzę, bo przecież ma nie hałasować. Tak jak mówię, każdy człowiek, czy to taki, powiedzmy, normalny, który nie pokazuje się w internecie, czy to też, nie wiem, aktor, ktokolwiek, ma prawo pokazywać tyle, ile chce pokazywać, nie musi odpowiadać na wszystkie pytania i naprawdę to jest jedynie kwestia po pierwsze taktu i zrozumienia też drugiego człowieka i dla mnie to jest jakby oczywiste, że takich pytań się nie zadaje, no ale zmierzam do tego, że bałam się po prostu właśnie takiej krytyki i mam wrażenie, że znowu jakoś tak weszłam na właściwe tory od jakiegoś czasu, trochę więcej jakby pozwalam sobie na różne przemyślenia, trochę pracuję też nad sobą i mam wrażenie, że jakby przestałam się tego obawiać i teraz chcę częściej z wami rozmawiać na takie tematy i ja rozumiem, że każdy ma swoją własną opinię w tym czy w innym temacie, natomiast najważniejszy jest właśnie szacunek i to, że ja mam prawo wyrazić swoją opinię i mam prawo do tego, żeby ona była taka, jaka jest. I nie muszę się bać, że ktoś mi powie, nie wiem, że się ze mną nie zgadza, albo ktoś mi będzie wciskał, że ja muszę to czy tamto. Nie, ja nic nie muszę. Ja mogę mieć swoje własne zdanie takie, jakie ono jest. I jeśli uważam, że mam rację i że tak jest dobrze, nie krzywdzę tym nikogo, no to nie muszę się bać wyrażać tego zdania, czy to w jakichś takich przyziemnych, łatwych kwestiach, czy też w takich trudniejszych, jak właśnie ten temat, który poruszałam. Także no chciałam właśnie się tym z wami podzielić, że mega się cieszę, że doszłam do takiego punktu, w którym jakby coraz bardziej się na to otwieram i nie boję się po prostu wyrażać własnego zdania, nie boję się być sobą, nie boję się mówić, co myślę. Oczywiście tutaj też to jest cienka granica pomiędzy jakby pewnością siebie, a takim, no też nie taktem, no bo wiadomo, że nie zawsze mówienie tego, co myślimy, jest w porządku, ale chodzi mi bardziej właśnie o takie wyrażenie własnej opinii na różne tematy. Już się tego nie obawiam i chciałabym, żebyście wy też się dobrze z tym czuli, że możecie wyrażać swoją opinię, o ile nie ranicie nią drugiej osoby, no bo to jest jednak taki wyznacznik. Zaszło słońce i zrobiło się teraz chłodno, powiem wam. No jak nie świeci, to wiatr jak jest taki chłodnawy, ale są chmury. Takie dosyć gęste. Dobra, zobaczę, czy teraz jeszcze sobie tu posiedzę. Może przyniosę sobie kocyk, żeby mi było cieplej. Chyba, że już w domu sobie posiedzę i poczytam chwilę. No i tak jak mówię, będziemy załatwiać inne sprawy. O, koleżanka do mnie przyszła. I chcę tu chyba wskoczyć. Kantusie, co ty kombinujesz? Gdzie jesteś? Chodzi z jednej na drugą stronę. Au! Co chcesz? Au! Au! Hejo, będziemy robić ciasto za chwilę. Mówiłam wam chyba, że będziemy robić tartę. Tomek zrobi ciasto. On przeważnie, jeśli już robimy coś razem, chociaż bardzo dawno już nie robiliśmy żadnego ciasta, to
to Tomek zagniata ciasto tak samo na pizzę, więc przygotuję mu tutaj wszystko, a on zagniecie, a ja zrobię, wiecie, tą masę, więc takie wspólne pieczenie dzisiaj będzie i zrobię chyba za chwilę obiad, bo w ogóle tutaj mam swoje smoothie, dlatego że słuchajcie, ja nie wiem co mi się tutaj stało, bo no jak oglądacie vlogi, to wiecie, że ja regularnie jem i jem ogólnie w ciągu dnia dosyć sporo posiłków, a wczoraj, nie wiem, zapomniałam chyba o jedzeniu, zjadłam tak śniadanie najpierw, później jak zgłodniałam, ale zgłodniałam dopiero około godziny, nie wiem, 14 czy coś takiego, gdzie to na mnie jest mega późno, zjadłam odrobinę tej sałatki, która nam została już chyba już na trzeci dzień wczoraj było, ale jakoś mi tak nie wchodziła, więc dosłownie odrobinkę tej sałatki zjadłam i później ostatnia rzecz, którą zjadłam, to była godzina 16 i zjadłam jedną bułkę i gdzie ja normalnie jem jakieś, nie wiem, 4-5 posiłków i to jem w takich regularnych, wiecie, odstępach czasu i ostatni posiłek jem, no spokojnie około 20 i wtedy najlepiej się czuję, to później po prostu zapomniałam o jedzeniu. Nie wiem jak to się stało, że ja mogłam zapomnieć o jedzeniu, ale zapomniałam i dzisiaj rano nie obudził mnie budzik, tylko obudziło mnie takie uczucie mdłości, po prostu czułam się okropnie, mówię, o co chodzi w ogóle, czemu mnie tak mówi, a to po prostu mówiło mnie z głodu i obudziłam się jeszcze sporo przed budzikiem, chyba nie wiem, w 6:30 coś takiego, poleżałam jeszcze chwilę, nie chciałam gdzie wstać, ale w końcu mówię, dobra, wstaję, przyszłam, zjadłam banana, położyłam się na kanapie i byłam tak padnięta, że zasnęłam na tej kanapie i spałam jeszcze chyba godzinę, obudził mnie hałas na klatce. I dzisiaj stwierdziłam, że muszę zjeść regularnie i normalnie, tak jak trzeba. Dlatego tak, zjadłam już śniadanko, teraz piję smoothie. Zaczniemy robić tą tartę, ale ogólnie to ciasto też w lodówce musi poleżeć godzinkę, jak będzie już przygotowane, więc ja w tym czasie przygotuję też już do obiadu coś i może w miarę szybko zrobię ten obiad, więc zjemy sobie obiadek, bo Tomek też już mówi, że jest trochę głodny, zrobię mu chyba kanapkę, żeby sobie przegryzł. Już jesteś mocno głodny, chyba co? No, trochę. To zrobię ci kanapkę, a za chwilę zrobię obiad, ja sobie dopiję smoothie i zjemy taki szybki obiad. Dzisiaj będę robiła penne z pieczarkami i z pomidorami suszonymi, więc takie, wiecie, wegetariańskie, bez mięsne. Idziesz robić ciacho? Kędusia pomoże? Co? Że ją niesiesz? Nie wiem. Kędusia, będziesz pomagać? Kędy zawsze ptaki ganie na spacerach. Chodź. No chodź, głuptasku. Chodź na trawkę. W ogóle wiecie, co Kędy zrobiło? Wychodzimy. Schodzimy po schodach. Ona spadła ze schodka i się przewróciła. Nie wiem, jak ona to zrobiła. Biedactwo. Biega strasznie szybko po schodach i zawsze ją gonię w ogóle, jak idę z nią na smyczy, to muszę biec za nią, bo tak szybko zbiega ze schodów. Aż w końcu dzisiaj się doigrała i się biedaczek przewalił. Tak, Kędusia? Spadłaś ze schodka? No, niemożliwa jest, ale jest tak ciepło. Jestem w kurtce, takiej krótkiej i w dresach. No i powiem wam, że trochę się gotuje. Jest naprawdę mega, mega ciepło. Jak przyjemnie. Fajnie, że można wyjść sobie na taki trochę dłuższy spacerek. Kędusia to uwielbia. Teraz jak do domu wraca, jak wracamy, to trzeba ją zmuszać albo na ręce brać i wnieść się do domu, bo ona nie chce wracać. Tylko by wąchała kwiatki. Kombinuje zawsze. Jak widzi, że wracam do domu, to kombinuje i udaje, że niby chce się załatwić, że musi coś powąchać jeszcze. Thank you.
I tak wygląda tarta. Ona jest w ogóle z przepisu Kwestii Smaku. Nazywa się tarta z bananami i czekoladą, jakoś tak. W każdym razie znajdziecie na Kwestii Smaku, albo jak będę pamiętała, to zostawię Wam linka. Już mi się nie udało ładniej tego wygładzić, no ale niech będzie. Także wstawiam teraz do piekarnika na 20 minut w 190 stopniach. Dobra, ciasto w piekarniku. A u nas taka sytuacja, jak słodko. Tulinka mała się tuli, a ja sobie przez te 20 minut poczytam. Jest tak gorąco, myślałam, że będzie mi tu chłodniej i jestem w dresach. Podciągnęłam je sobie, ale spokojnie mogłabym się opalać w jakiejś sukience albo nawet w bikini. Jest mega cieplutko. Nie wiem właśnie, czy to słońce będzie dobrym pomysłem, bo trochę mnie głowa dzisiaj boli. Albo może się odkręcę tyłem, ale nie chcę już jej ruszać, bo zobaczcie, jak się przytuliła. Słodziak mały. Chodzi o tartę, to tak wygląda. Jeszcze jej nie próbowaliśmy, no bo ona musi odstać sobie, żeby to trochę wszystko stężało po wyjęciu z piekarnika. No i, no nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widać, że jeszcze ta czekolada jest taka jakby trochę mokra gdzieniegdzie. No nie wygląda super apetycznie z wierzchu, bo tak popękała. Fajnie jakby było jeszcze poukładane coś na wierzch, na przykład jakieś maliny czy coś następnym razem. Jeśli ta wyszła oczywiście, no to może tak zrobię. Tutaj się dogrzewa już obiad i za chwilkę sobie zjemy. A tartę myślę, że troszkę później wieczorkiem, na podwieczorek albo na kolację. Dzień dobry kochani, mamy kolejny dzień, jest poranek, ja w opasce na głowie, za chwilę będę myła grzywkę, ale nakładałam sobie przed chwilą pielęgnację i przygotowuję śniadanko i stwierdziłam, że się do Was odezwę, ponieważ chciałam się z Wami podzielić, że mam cudowny humor od rana, bo tak, rano zrobiłam sobie jogę jako pierwszą rzecz dzisiaj, później zrobiłam sobie trening w końcu, bo już odpuszczałam długo, taki 15-minutowy, tylko na pośladki, ale powiem Wam, że po tych dwóch aktywnościach, powiedzmy, po jodze i po treningu poczułam się już super i jak szłam, poszłam później z Tomkiem i z Candy na spacer, jest przepiękna pogoda, więc w ogóle super humor i poszłam pod prysznic i puściłam sobie muzykę, której raczej nie słucham normalnie, puściłam sobie kilka francuskich piosenek, których no też nie słucham raczej i włączyła się ogólnie taka playlista, nie tylko z francuskimi piosenkami na Spotify, ale po prostu ta muzyka tak wprawia mnie w tak cudowny nastrój. Piosenka pierwsza to Carla Bruni. Nie będę próbowała wymówić tytułu, ponieważ francuskiego kompletnie nie znam, ale jest cudowna i po prostu aż się tak wiecie, zagrzałam. To była tak cudownie ciepła piosenka i później kolejna jeszcze się włączyła, Francis, jakoś tak, kilka jeszcze innych piosenek, jak będę pamiętała te tytuły, bo kilka udostępniam na Instastory, to napiszę Wam w opisie pod tym filmem, może kogoś też nastoi tak bardzo pozytywnie, tak ciepło do kolejnego dnia, naprawdę coś cudownego, właśnie chciałam się tym małym takim, tą małą moją radością podzielić, bo no właśnie, nie wiem, ja mam wrażenie, że mam takie gorsze okresy czasami w życiu, ale generalnie jako całokształt, biorąc życie pod uwagę, to ja uwielbiam się cieszyć z takich małych rzeczy i mam wrażenie, że to jest fajna cecha, że potrafię się z takich małych rzeczy cieszyć i że coś takiego jak na przykład piosenka potrafi tak mi rozgrzać po prostu serce i czuję się od razu 100 razy lepiej i jest tak mega po prostu pozytywnie zacząć dzień, czy tam po prostu kontynuować swój dzień, nieważne kiedy tego słuchamy, ale po prostu aż tak mi się naprawdę zrobiło cieplutko i przyjemnie, więc tutaj chciałam się tym z Wami podzielić, że naprawdę warto czerpać przyjemności z małych rzeczy. Sorry, że tutaj co chwilę patrzę, ale szykuję śniadanie, mieszam kaszę, bo ona, wiecie, szybko się przypada, także trzeba cały czas nad nią stać i pilnować. Uwaga, uwaga! Zrobiliśmy piękne zdjęcia i to jest jedna z naszych nowości. Słuchajcie, jestem tak podekscytowana na tą nową kolekcję. Sukienki są przepiękne, mamy też śliczne nowe spódniczki. Spójrzcie, to jest jeden kolor i za chwilę Wam pokażę jeszcze drugi, jak założę na siebie, bo te sukienki są po prostu idealne. W ogóle spójrzcie na grzywkę, też super wygląda, tylko trochę mi się rozdziela od reszty włosów,
ale nie szkodzi. Wybaczcie, bałagan tam, ale wszędzie w ogóle leżą rzeczy po zdjęciach. To jest taka sukienka midi, tutaj przód sięga tak mniej więcej do kolana, lekko na kolana, jak się rozejdzie, no to przed kolanko. Jest tutaj wiązana, mamy falbanę, a tył jest właśnie midi, bo tak do pół łydki mniej więcej. Jest po prostu przepiękna, spójrzcie na ten rękawek, no ideał. Ideał, to jest jedna z moich ulubionych sukienek, ale chyba jeszcze bardziej lubię tą w długim kolorze, dlatego że jest to tak wyjątkowy i prześliczny kolor, za chwilę Wam pokażę, bo jest naprawdę boska. No i to jest długi kolor, po prostu idealny, kurde, coś światło się zmienia, o ta złapał. I to jest kolor taki, kurczę, no nie wiem czy kamera go do końca oddaje. Tomek wyjmuje ze zmywarki naczynie, dlatego pewnie go słyszycie. To jest kolor taki miętowo-błękitno-bladoturkusowy, coś takiego. Ciężko go w ogóle uchwycić i ciężko go też określić. Ale dla mnie to jest taki po prostu odcień błękitu. Jest przepiękny. No spójrzcie, no... Jeszcze do opalenizny będzie idealny, naprawdę jestem zakochana. I ta sukienka w związku z tym, że jest związana, to możemy sobie ją regulować, także jak ktoś ma troszeczkę większy obwód w talii, czy większy obwód w biuście, to też będzie super. No, czy to nie jest najpiękniejsza sukienka ever, jak dla mnie jest, naprawdę jestem zakochana. To jest w tej chwili moja chyba ulubiona sukienka z całej naszej kolekcji. No i następna nowość to jest ta spódniczka, którą właściwie już mieliśmy na stronie, tylko właściwie mamy nadal, tylko że taką miętową w kwiatowy wzór, a teraz mamy gładką pudrową, bo też były takie prośby, żeby zrobić właśnie gładki, nie wzór, tylko po prostu gładką, jednokolorową spódniczkę. No i mamy tą pudrową, w której jestem zakochana, też jest troszeczkę zmieniony krój minimalnie, ponieważ tutaj z tej strony też jest pomarszczona ta spódniczka i wygląda po prostu przepięknie. Ją sobie dobrałam w zestaw z koszulą zwykłą, taką satynową. Co to? Z koszulą taką satynową i związałam sobie ją tutaj tak mocno powyżej spódniczki i wydaje mi się, że wygląda to połączenie po prostu genialnie. Uwielbiam takie neutralne odcienie. No i kolejna nowość, bo jeszcze kilku poprzednich nie widzieliście, ale to odsyłam Was na stronę, bo nie pokazywałam Wam w poprzednim tygodniu i chyba dwa tygodnie temu też nie. Natomiast to jest nasza kolejna nowość. Mamy też taką sukienkę. Tomek gra z tyłu w czołgi. Mamy też taką sukienkę w wersji takiej różowej, w białe kwiatki, chociaż nie wiem, czy będzie jeszcze dostępna. Natomiast to jest druga wersja w takim seledynowym odcieniu. Mega mi się spodobał ten kolor, ponieważ też jest taki trochę inny. Ja mam mnóstwo różowych rzeczy, mnóstwo beżowych, a ten jest bardzo wyjątkowy, śliczny na wiosnę. Przyszłam sobie chwilę do Was pogadać na fotelu. I tak, na początek chciałam Wam powiedzieć parę słów na temat wczorajszych posiłków. I po pierwsze, tarta wyszła bardzo dobra, naprawdę jest pyszna i Tomek w ogóle mówił, żebym dodała do tej czekolady trochę cukru pudru, żeby była słodsza, no bo jednak to były gorzkie same czekolady, natomiast nie dodałam, zrobiłam po swojemu, nie dodałam. No i powiem Wam, że w związku z tym, że tam są banany wyłożone na tą tartę pod czekoladę, one są jakby zalane tą czekoladą, tą masą czekoladową, to ona jest tak czy siak, myślałam, że coś mi siedzi tutaj, to ona jest tak czy siak słodka i naprawdę jest pyszna. Ktoś tam gada. No, jest naprawdę pyszna, także polecam Wam spróbować. Jest jak dla mnie wystarczająco słodziutka zdecydowanie. A jeśli chodzi o obiad, to przepisu Wam nie podam, bo jeśli chodzi, znaczy tak, nie podam Wam żadnej strony z przepisem, bo ja go robiłam jakby z głowy. Kiedyś robiłam coś podobnego z przepisu kwestii smaku, natomiast teraz to już zrobiłam całkowicie po swojemu. Na tartę podam Wam link do przepisu, a jeśli chodzi o obiad, to postaram się tak w skrócie wypisać Wam składniki, których użyłam, ale ja daję wszystko na oko, także nie będę Wam podawać ilości, tylko wszystko, co użyłam do tego przepisu. W opisie napiszę Wam, co użyłam i będziecie mogli sobie odtworzyć w ten sposób ten obiad też po swojemu na oko, tyle ile lubicie akurat danego składnika, no bo tak jak mówię, ja tam po prostu wrzucałam to, co mi przyszło do głowy, no i wyszedł obiad przepyszny, naprawdę, jeszcze dzisiaj dojedliśmy go sobie niedawno i była pychotka. Mam wrażenie, że dzisiaj taki odgrzany na patelni był jeszcze lepszy niż wczoraj na świeżo, także super. No i mogłam tu przyjść teraz, słyszę, że znowu się zaczyna muzyka,
ale mogłam tu przyjść teraz dlatego, że ucichła ta muzyka, którą wcześniej ktoś sobie tutaj na osiedlu puszczał. I tak mi przyszło do głowy, że no ja rozumiem, że zrobiło się ciepło, jest super pogoda, tak chce się, wiecie, żyć, nie możemy też za bardzo wychodzić i chodzić gdzieś sobie po imprezach, czy nie wiem, bardzo mocno po dworze. Ja to wszystko rozumiem, natomiast ostatnio dużo mówię do Was na temat życzliwości i też życzliwości no wobec właśnie innych osób i mam wrażenie, że ja naprawdę no nie chcę tutaj wyjść na jakąś super idealną w tym temacie, ale ja naprawdę biorę pod uwagę innych ludzi, jak coś robię, czy jak sobie puszczam muzykę, bo nie mówię, że nie puszczam, bo też puszczam. Wczoraj siedzieliśmy tutaj na fotelu razem z Tomkiem i puściłam, ale w mieszkaniu muzykę na tyle głośno, żebyśmy my ją tutaj słyszeli, ale wiecie, tak no dosyć cicho. Natomiast jak ktoś puszcza tę muzykę tak mega, mega głośno, że całe osiedle musi słuchać tego utworu, gdzie ja na przykład od razu mam w głowie, okej, mi to przeszkadza, bo ja nie mogę nagrywać wtedy, kiedy ktoś puszcza tak głośną muzykę, ale od razu mam w głowie coś takiego, że przecież teraz wszyscy siedzimy w domu, niektórzy pracują w domu, wiele osób pracuje w domu i może to komuś przeszkadzać, także to jest od razu moja pierwsza myśl, że to komuś może przeszkadzać i że to nie jest, ktoś tam naprzeciwko sobie patrzy, jak ja vloguję śpiesznie. No po prostu od razu o tym myślę, że to może komuś przeszkadzać i że to jest takie no naprawdę nie fajne. No ale powiedzmy, że dzisiaj już jest piątek, godzina nie wiem 15, no to przymykamy oko, niech się bawią, no ale wiecie, wszystko można, ale trzeba zawsze zwrócić uwagę, czy to komuś nie przeszkadza, no bo tak jak mówię, ja dzisiaj sobie też puszczałam muzykę, napawałam się pozytywną energią, ale wszystko zawsze się staram robić tak, żeby nie przeszkadzać innym, no bo są różne sytuacje, ludzie zajmują się różnymi rzeczami i komuś nasze zachowanie może przeszkadzać, także zawsze trzeba brać taką poprawkę na to, że ktoś inny, no, może się zajmować czymś, gdzie jemu to będzie przeszkadzało. Także nie uznajcie, że jestem, nie wiem, jakoś przewrażliwiona na tym punkcie, bo nie, ale no po prostu ja zawsze mam taką myśl, że czy to, co robię, nie będzie jakoś tam drażnić kogoś, no bo... No i ja jestem też taką osobą, że zwracam na to po prostu uwagę. Także dobra, kończę już tego vloga, bo będę przerabiać zdjęcia i wstawiać je dzisiaj na stronę, wstawiać nowości na stronę. Chyba sobie tutaj jednak posiedzę. W ogóle kupiliśmy niedawno komputer. Ostatnio w sumie, nie wiem, jakoś w przeciągu tygodnia, żebym na tym komputerze przerabiała zdjęcia, bo mamy też bardzo duży TAS monitor. Natomiast jest tutaj tak cudownie, że chyba usiądę sobie tutaj i przerobię zdjęcia właśnie na Blerni. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że naprawdę dzisiaj mam jakiś taki dzień radości, bo no mówiłam Wam rano, że miałam taki dobry humor i teraz po tych zdjęciach, po tej sesji, jaką robiliśmy, jestem tak przeszczęśliwa i uważam, że ta kolekcja jest tak udana. Jestem bardzo zadowolona z naszej pracy i z tego, że spełniamy swoje marzenia, jakieś swoje cele i plany i to mnie napawa taką wielką radością. Naprawdę mam dzisiaj super humor i w ogóle ostatnio jakoś tak dużo pozytywnej energii mam w sobie, mimo całej tej jakby trudnej sytuacji dosyć na świecie. Staram się myśleć pozytywnie i doceniać właśnie radość w takich małych rzeczach. Także Wam tego również życzę. Takie pozytywne zakończenie vloga. Buziaki, widzimy się w kolejnym. Kciuk do góry. Pa, pa.